tym rejonie w celu pokazania zależność życia mrówek od promieniowania zmieniliśmy energię i w tym celu wykorzystałam kamienie na dwa sposoby. Tak, punktowo zmieniałam energię, promieniowanie, które oddają kamienie i dodatkowo ekranowałam tą linię. Zrobiłam to w ten sposób, że promieniowanie ciepłe z kamienia skierowałam na zimne. Tu jest niekorzystna energia i to się ciągnie. O, tu też są mrówki. To się ciągnie aż tu. To, że pod tym kamieniem one są, to ja rozumiem, bo to jest kamień, który oddaje tylko zimne promieniowanie i one praktycznie są tu co roku. Więc ja sobie wymyśliłam tak, że ja bym ten kamień zabrała całkowicie stąd. O, są mrówki. Że jeżeli jest energia dla nich korzystna, czyli ta odwrotność dla ludzi, to one nigdy się nie wyniosą z tego miejsca. Więc ja w to miejsce postawię kamień, który ma od spodu... Nie pomóc ci przypadkiem? No proszę bardzo. Od spodu ma... Tylko czym tak, ma połowę? Tak postawić, jak on jak stoi. Tak. Czyli on od spodu ma... Dobrze, o. On od spodu ma ciepłe promieniowanie, dla nich niekorzystne. No i tak, ten kamień wyciągnę i odwrócę, w ogóle go zbadam, jak on ma energię tu na dole. No i dobrze, i on ma zimne, to takie to właśnie sprzyjające im, a tu jest ta korzystna. Dla nas, a dla nich niekorzystna. Czyli ja to odwrócę w ten sposób i zostawimy. To jutro zakopię, żeby jeszcze ekranowało cały ten ciąg, tą linię. No i będziemy obserwować. Zobaczę pod tym. Nie, nie ma. Tu nie ma. A zobaczymy tu. Tu są. Jakieś tak, tu widać drobniutko. Tak. I co? I zaraz zobaczymy, jaka jest tutaj. Tu jest prosto, czyli jest równowaga. A ten kamień. Ten kamień ma to właśnie niekorzystne. Więc im odwrócę. Dobrze, im dam to ciepłe. I teraz tu jeszcze zobaczymy. Hop. Tu jest tu dużo. Też są. I co? I tu jest, o, tu jest niekorzystna, a to, no też jest niedobre, czyli damy im tą stroną, dobrze, damy im tą stroną i zobaczymy, co one zrobią. Co one na to? Dokładnie 3 tygodnie temu został ten kamień inaczej odwrócony. Tu było siedlisko mrówek. Zobaczę dzisiaj, co się tu dzieje. Nie ma tutaj mrówek. Tutaj były. Też nie ma śladu mrówek. Ten kamień był postawiony ciepłym promieniowaniem do dołu, a kamień, który był jednobiegunowy o promieniowaniu zimnym, został stąd zabrany. Troszkę on się przesunął. Nie ma mrówek. I tutaj były 2 kamienie przestawione, odwrócone do góry.
zimnym promieniowaniem, nie ma. No i nie ma, czyli operacja udała się. Jestem przy tym kamieniu, który został postawiony w miejsce kamienia, który miał jeden rodzaj promieniowania. Tamten powodował zadrażnienie terenu, więc ten dokładnie został postawiony ciepłym promieniowaniem do dołu i miało to spowodować wyprowadzkę kolonii mrówczej. Zobaczę w tej chwili, odsunę kamień, czy mrówki są, czy nie ma. Jest 30 sierpień dokładnie. Nie ma mrówek. Czyli potwierdziło się to, co zakładałam. Pod koniec 2016 roku uznałam, że koniec z eksperymentami z tymi kamieniami i miejscem, więc ten kamień o podwójnym promieniowaniu odstawiłam, a ten, który sprzyjał mrówkom, postawiłam im w to samo miejsce, czyli on jest tutaj. I teraz zobaczę, czy mrówki powróciły w to miejsce. Jest 2018 rok, sierpień. Troszkę się boję to podnosić. Są. Proszę bardzo, wróciły. Hop.